Jeśli chodzi o życie rodzinne, to współczesne czasy charakteryzują się bardzo silnym i szybkim trendem do wycofywania się rodziców ze swoich odpowiedzialności. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rodzic był praktycznie alfą i omegą dla swoich dzieci. Przez dłuższy czas znajdowały się one pod jego prawie że wyłącznym wpływem dopiero gdzieś. W wieku około 10 czy więcej lat dostawały się pod stosunkowo jeszcze skromny wpływ szkoły. Obecnie, przy takim postępującym i wymuszonym zjawisku pracy zawodowej kobiet, dzieci znajdują się pod wpływem ludzi, często obcych, już od bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa. Niekiedy już w wieku dwóch, trzech lat zajmują się nimi albo jakieś nianki, albo wręcz idą do żłobków czy przedszkoli. Niestety nie jest to tylko trend, który wymusza państwo, czy, czy państwo kierujące się bardziej tą ideologią lewicową, ale jest to też. Można powiedzieć w pewnym sensie na rękę rodzicom. Jest to dla sporej części rodziców wygodne. Zajmowanie się dziećmi to poważne wyzwanie nie tylko takie związane z, z jakimiś wyrzeczeniami, z ciężką pracą, z monotonią. Pewnych takich powtarzania prostych i takich mało wymagających i nienobilitujących czynności, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, ale też przez to, że jest to proces, który wymaga bardzo dużej koncentracji i pewnego wysiłku. Musimy stale myśleć, jeśli chcemy dobrze dzieci wychować, co dla nich jest teraz odpowiednie, co powinniśmy im nakazywać. Czego zakazywać, co powinniśmy im podsuwać, jeśli chodzi o zainteresowania, gdzie skupiać ich uwagę, w jaki sposób korygować ich jakieś złe nawyki już pojawiające się, czy złe skłonności, jak umacniać te dobre, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo takie ambitne zadanie, jeśli człowiek chce to zrobić, jeśli chce to zrobić dobrze. A Naukowcy, pedagodzy, media, urzędnicy państwowi przekonują nas, że tym powinni się zajmować profesjonaliści, że my jako rodzice nie za bardzo się do tego nadajemy. Tak więc rodzice z, z pewnego wygodnictwa, by zajmować się swoją karierą czy, czy jakimiś innymi przyjemniejszymi rzeczami, a także z takiego Poczucia, które im się wmawia, braku kompetencji, chętnie oddają swoje dzieci do właśnie żłobków, przedszkoli czy innych tego typu instytucji. Inaczej mówiąc, oddają je w ręce profesjonalistów. To oczywiście wszyscy wiemy, a ja chciałem jeszcze do tego dorzucić aspekt wychowania religijnego kształcenia człowieka, młodego człowieka, dziecka. W tym, co powinien on wiedzieć o Bogu. Tu również mamy podobną tendencję, zarówno w kulturze protestanckiej, jak i katolickiej przyjęło się, że dziecko wiedzę o Bogu powinno czerpać odpowiednio na zajęciach, lekcjach szkółki niedzielnej albo na lekcjach religii, na katechezie. Co więcej, spora część prowadzących te zajęcia z dziećmi to kobiety. Zanim przejdę do Analizy tego zjawiska chciałem zacytować Państwu fragment Psalmu 78. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej. Na uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje. Opowiem zagadkowe dzieje starodawne, cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zatajmy przed synami ich. Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu. I nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Tu mamy bardzo jasno przedstawioną Bożą naukę na temat tego, w jaki sposób kolejne pokolenia mają dowiadywać się prawdy o Bogu. Ta odpowiedzialność spoczywa na ojcach. Podkreślam, nie na rodzinie, nie na rodzicach, ale na ojcach. To ojcowie swoim synom, swoim dzieciom mają przekazywać z pokolenia w pokolenie prawdę o Bogu, a ci synowie, też mężczyźni, mają z kolei przekazywać ją swoim dzieciom. Jeśli ten proces zostanie zaburzony, mowa jest o tym, że całe pokolenie stanie się znowu przekorne, niewierne, niestałego serca, o duchu. Który nie jest wierny Bogu. Zobaczyć to możemy dookoła siebie, także nie ma tutaj czego komentować. Chciałem podkreślić, jeśli chcemy być wierni Bożym standardom edukowania naszych dzieci w sprawach Bożych, nie możemy polegać na lekcjach religii, katechezy, ani na zajęciach szkółek niedzielnych. Musimy My, ojcowie, wziąć sprawy w swoje ręce. To na nas Bóg złożył tę odpowiedzialność i my przed Nim zdamy z niej sprawę. Dlatego póki jeszcze czas weźmy się za edukację religijną, czy można powiedzieć biblijną, swoich dzieci. To nasza odpowiedzialność. Co się dzieje, kiedy z tego rezygnujemy? Kiedy dziecko. Idzie do szkoły niedzielnej, albo jeszcze gorzej, na lekcje religii, zaczyna traktować naukę o Bogu na równi z innymi przedmiotami. Często, jeśli ten prowadzący niezbyt się przykłada do tego, mogą prawdy Boże traktować jako coś narzucanego, jako coś nudnego, nieciekawego. Nie muszę. Mówić, co się stanie za kilka lat z takim pokoleniem, jakie będzie ich nastawienie do Boga i jego spraw. Będą traktowali to z tak zwanym machnięciem ręki, albo wręcz nienawistnie. To, że dzisiaj nasza ta młodzież dwudziestokilkuletnia jest w tak dużym stopniu antyklerykalna, wypływa właśnie z lekcji religii. Z tego, że o Bogu nie dowiadywali się od swoich ojców, którzy swoim życiem świadczyli, że to jest coś ważnego, że sprawy Boże są na pierwszym miejscu, tylko dowiadywali się od tego w jakichś nudnych, często źle prowadzonych zajęciach na religii czy szkółek niedzielnych. Druga rzecz, o której wspomniałem: większość prowadzących szkółki niedzielne, ale także lekcje katechezy to są kobiety. W tym momencie szczególnie chłopcy zaczynają myśleć, czy pojawia się u nich stereotyp, że Bogiem to zajmują się kobiety, że to jest jakaś babska sprawa, że prawdziwi mężczyźni, Bogiem, Biblią, tymi sprawami się nie przejmują. Tu również nie muszę mówić, co wyrośnie z tych mężczyzn, jakimi oni będą później przywódcami duchowymi, jak będą traktować Boże sprawy, będą lekceważyć je. Będą uważać, że to jest jakiś dodatek, jakiś babski dodatek do życia. A mężczyźni to się zajmują i tu samochodami, tym, tamtym, tym czym się ojciec zajmował. Dlatego powtarzam. Jeśli nie chcemy widzieć upadku duchowego swoich dzieci, jeśli chcemy widzieć siebie jako tych, którzy dobrze zdali egzamin z odpowiedzialności, którą Bóg dał nam za nasze dzieci. To my, mężczyźni, my, ojcowie, dołóżmy wszelkich starań, aby po pierwsze w nas, nasi synowie, nasze dzieci, widzieli ten wzór, że Bóg jest dla nas najważniejszy, i żeby podstawowej wiedzy biblijnej, podstawowej wiedzy religijnej, dziecko nie musiało uczyć się od obcych ludzi w bardzo niesprzyjających czy wręcz odrzucających okolicznościach, ale w atmosferze więzi. Ojciec, dziecko, ojciec, syn, żeby tu następował przekaz tych najcenniejszych pereł, jakie ludzkość posiada w swoim arsenale wiedzy. To jest nasza odpowiedzialność. Bóg nam ojcom ją zlecił. Nie pozwólmy wyrwać sobie tej cennej odpowiedzialności ze swoich rąk.